Otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej. W sesji uczestniczą burmistrz Złocieńca pan Krzysztof Zaparzewski, zastępca burmistrza pan Adam Kutowski, skarbnik gminy pani Żaneta Wirowska, sekretarz gminy pan Leszek Budżakowski oraz radca prawny pani Jolanta Czepel. Proszę Państwa, mam takie dwie przykre wiadomości. Otóż 22 marca zmarł pan Jan Rudy, przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu w latach 1994-1998 oraz radny Rady Miejskiej w latach 2006
2014. Również wczoraj dowiedzieliśmy się, że odszedł od nas były radny Rady Miejskiej kadencji 1994-1998 pan Antoni Sarnowski. Uczcijmy Państwu zmarłych. Dziękuję bardzo. W celu sprawdzenia obecności proszę radnych o naciśnięcie przycisku OK na biurkach. Dziękuję. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecna jest pani Mariola Kowalska. Stanowi to 93% składu rady. W związku z powyższym obrady będą prawomocne. Przechodzimy do uchwalenia porządku obrad. Radni wraz z zawiadomieniami o terminie sesji otrzymali w załączeniu porządek obrad i przypomnę, że Rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, czyli musi być co najmniej 8 radnych za wprowadzeniem zmiany. Każdą zmianę będziemy głosowali oddzielnie. Propozycja pierwszej zmiany polega na tym, że po punkcie drugim dodaje się punkt 2a w brzmieniu. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi drawskiemu na realizację zadania publicznego na druku numer 360. Bardzo proszę panie burmistrzu o zabranie głosu. Dzień dobry, szanowni państwo. Podjęcie tej uchwały wynika z konsekwencji podpisania umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linię Złocieniec przez Bolegorzyn, tą naszą taką najdłuższą pętlę. Wniosek składał powiat drawski, tak jak w ubiegłym roku. Uzyskał pozytywną opinię, czyli otrzymamy dotację na tą linię. I teraz jest konieczność po prostu przekazania środków, które zostały na sesji w styczniu zabezpieczone w budżecie, przekazania powiatowi, ponieważ system rozliczeń z wojewodą jest systemem kwartalnym, to dziś jest ostatni dzień, kiedy te środki możemy powiatowi przekazać. Uspokajająco powiem, że powiat ma rachunek bankowy w tym samym banku co gmina, czyli przelew powinien być natychmiastowy, no ale żeby on został zrealizowany, to chcielibyśmy Państwa prosić o podjęcie tej uchwały wcześniej, wyprzedzając jak gdyby trochę porządek obrad i podjęcie pozostałych uchwał. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej zmiany? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. Zmiana druga polega na tym, że w punkcie 8, podpunkcie drugim, druk numer 358 zastępuje się drugiem 358a. Bardzo proszę panie burmistrzu objaśnienia. Ponieważ druk ten dotyczy budżetu gminy Złocieniec, to stało się już pewnego rodzaju praktyką, którą staramy się unikać, no ale nie zawsze się uda. W związku z powyższym kolejne środki, które wymagają uwzględnienia w budżecie gminy Złocieniec, są wprowadzone na druku 358a. Szczegóły przy omawianiu uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. I kolejna trzecia zmiana polega na tym, że w punkcie 8, w podpunkcie 3, druk numer 359 zastępuje się drukiem 359a.
Konsekwencją zmian w budżecie są również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i te zmiany, które zostały wprowadzone, należy również wprowadzić w UKF-ie, dlatego również druk z oznaczeniem literą A. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej zmiany, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest? Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. Czy są jeszcze inne propozycje zmian w porządku dzisiejszej sesji? Nie widzę. W związku z powyższym, zgodnie ze statutem gminy Złocieniec, muszę odczytać porządek obrad o zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt 2a, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego na druku nr 360. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 34 sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym na druku nr 352. Punkt piąty, sprawozdania ustne Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, ocena merytoryczna i finansowa zadań. Pierwsze, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2020 na druku nr 353 oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2020 na druku nr 354. Punkt siódmy, porządku obrad, to polityka inwestycyjna gminy Złocieniec. W tym punkt pierwszy, sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego na druku nr 355 oraz dwa, informacja z realizacji strategii rozwoju gminy Złocieniec na druku nr 356. Punkt ósmy, podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2021 na druku 357. Druga uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021 na druku nr 358a. I trzecia uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2021-2030 na druku nr 359a. Punkt 9. Komunikaty i oświadczenie i punkt 10. Zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu 2a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego na druku nr 360. Radni projekt uchwały otrzymali, w związku z tym bardzo proszę o zabranie głosu przez zastępcę burmistrza pana Natana Jankowskiego. Szanowni Państwo, to ja pozwolę sobie przypomnieć szybciuteńko ten ciąg wydarzeń, czyli w czerwcu 2020 roku gmina zawarła z powiatem porozumienie w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla linii wskazanej w uchwale, czyli Złocieniec-Złocieniec przez Bolegorzyn, ponieważ autobus zajeżdża również do Kluczewa, czyli gminy Czaplinek, no to został zgłoszony przez powiat jako ten obejmujący dwie gminy. Dystans tego 1,5 kilometra do Kluczewa no nie jest aż tak istotny w sensie kosztotwórczym, ponieważ otrzymujemy dofinansowanie do całej linii. I za chwilę troszeczkę też o cyferkach. Wniosek powiatu otrzymał pozytywną ocenę wojewody, więc została zawarta umowa o dofinansowanie. A gmina Złocieniec przekazała powiatowi kwotę 11 363 zł jako dotację i linia ta obejmowała kursy w dni robocze od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. W grudniu dokonaliśmy wstępnego podsumowania, jak wygląda właśnie kwestia rozliczeń na tej linii. Wszystko na to wskazywało, że nastąpi zwrot części dotacji, co skłoniło nas do tego, żeby z powiatem kolejne porozumienie zawrzeć i wniosek o dofinansowanie złożyć na cały 2021 rok.
Z kalkulacji przedstawionych przez operatora PKS Złocieniec wynikało, że oczekiwana kwota tej dotacji to jest 15 200 zł i ta kwota została przez Państwa Radnych zaakceptowana w uchwale budżetowej na sesji w styczniu. No teraz porządkujemy te dokumenty związane właśnie z wysłaniem wniosku o dopłatę. Tak jak wspominałem we wstępie, wnioski są składane kwartalnie i stąd jest konieczność podjęcia uchwały o udzielenie pomocy finansowej, żeby te 15 200, które jest w budżecie, zostało przekazane powiatowi. Co do istoty rzeczy, są to trzy kursy ze Złocieńca o godzinie 8.10, 11.30, 14.50. W ubiegłym roku z kwoty 11 363 zł za to półrocze powiat zwrócił nam kwotę 4 839 zł, czyli faktycznie wydatkowaliśmy na tą linię 6 523 zł. Przejechano 19 227 km, sprzedano prawie 2000 biletów, utarg z tego tytułu 13 000 zł pomniejszył całkowity koszt funkcjonowania linii, który wynosił około 90 000 zł, a dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wynosiła 43 700 zł. To tyle, jeśli chodzi o ubiegły rok, także mam nadzieję, że w tym roku równie dobrze ta współpraca będzie się układała, a mieszkańcy właśnie tych terenów objętych linią będą zadowoleni i częściej korzystali z przewozów publicznych niż prywatnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 360? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu w 34. sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Protokół przed sesją został wysłany do radnych mailem. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi do protokołu? Jeśli nie ma uwag, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie zostało przedłożone na druku nr 352. Proszę o zabranie głosu przez burmistrza Złocieńca pana Krzysztofa Zacharzewskiego. Dziękuję. Tym razem krótko chciałem powiedzieć o dwóch ważnych sprawach. Pomimo rekomendacji ze strony premiera o tym, żeby urzędy pracowały zdalnie, nasz urząd jakby za zamkniętymi drzwiami pracuje normalnie. I jeszcze druga ważna rzecz, która dotyczy szczepień na terenie gminy Złocieniec. Szykujemy się do możliwości masowych szczepień naszych mieszkańców, także wojewoda namaścił swoje służby do współpracy. My tutaj też będziemy szukać sposobu, by jeśli znajdą się takie możliwości w ilości szczepionek, żeby mieszkańców w miarę szybko według naszych możliwości też poddać szczepieniu, o czym będziemy Państwa też informować. Warto też zaznaczyć, że wystawiliśmy budynek kawiarni na wyspie Ostrów do dzierżawy. Koszt dzierżawy rocznie 1000 zł, więc jeśli Państwo macie kogoś na myśli, komuś zaproponować, to bylibyśmy zobowiązani. I na koniec kilka słów od burmistrza w sprawie F21. Szanowni Państwo, to tak jak burmistrz wspomniał, odbyła się sesja związku R21. Chciałbym Państwu przekazać kilka istotnych informacji z punktu widzenia naszego członkostwa w tym związku.
Ciągle mamy jak gdyby problem ten frekwencyjny, czyli na 50 kilku delegatów udział w obradach bierze 33-34, co stanowi mocny problem właśnie z podejmowaniem uchwał. W związku z powyższym przewodniczący zarządu zaproponował między innymi zmiany w statucie. Te zmiany zostały nam wysłane i ja w tygodniu poświątecznym również przekażę je Państwu. Oczekuję, że się Państwo zapoznacie i pomożecie mi ewentualne uwagi wnieść. Oczywiście pozostaję do dyspozycji, jeśli chodzi o rozmowę, dyskusję, dlaczego tak, a nie inaczej, bo myślę, że w tej chwili tutaj nie będę się nad szczegółami jeszcze rozwodził. Druga istotna informacja z punktu widzenia naszego członkostwa to jest to, że związek rozszerza się, czyli delegaci przyjęli uchwałę o przystąpieniu do Związku Gminy Ińsko. Wcześniej takie uchwały były przyjęte w zakresie przystąpienia gminy Łobez oraz gminy Goleniów. Jak się okazuje, gminy, które nie były stowarzyszone w związkach lub były w innych związkach, przechodzą, wybierają R21, który ma no, w miarę najkorzystniejsze ceny i możliwość jeszcze gospodarowania swoim składowiskiem. Śmieci, odpady komunalne, które są gromadzone w Swajsinie, to tak jak Państwa informowałem, w zależności od frakcji nie mogą być już składowane na poszczególnych kwaterach. W związku z tym jest konieczność rozbudowy niektórych kwater i zarząd wybrał wykonawcę takiego projektu. Planowane nakłady inwestycyjne 20 milionów złotych, a oferta wykonawcy opiewa na około 12 milionów złotych, czyli jak gdyby jest dosyć duża oszczędność. I wracając do tego wątku gromadzenia odpadów na składowisku w Słajsinie, okazuje się, że ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców no, na tyle wzrasta, że i tak jest konieczność uruchomienia trzeciej linii, trzeciej zmiany, czyli żeby ta zmiana była efektywna, miała duży strumień odpadów, stąd też zgoda nasza na przyjęcie kolejnych gmin, tak żeby faktycznie ta zmiana mogła pracować. Moce przerobowe instalacji są odpowiednio dobrane do tego tonażu, który planujemy przyjąć z poszczególnych gmin. Troszeczkę ruszyło się, jeśli chodzi o sytuację cenową na rynku odbioru odpadów podlegających recyklingowi, czyli troszeczkę lepiej wygląda sytuacja między innymi z odbiorem plastiku czy szkła, ale ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i może być tak, że za miesiąc ponownie ta cena ulegnie pogorszeniu. Trudno tutaj cokolwiek przewidywać. Rozmawiamy również o wprowadzeniu cennika dla innych gmin lub podmiotów, które chciałyby korzystać ze składowiska w Słajsinie. Byłby to odrębny cennik komercyjny obejmujący właśnie te jednostki czy te podmioty, które nie są członkami R21, zawierający no, zdecydowanie wyższe ceny zagospodarowania tych odpadów niż dla członków związku. Kolejna istotna informacja jest taka, że związek otrzymał dofinansowanie na budowę farmy fotowoltaicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i jeszcze w tym roku prawdopodobnie na terenie zakładu w Słajsinie taka farma fotowoltaiczna zostanie uruchomiona, co też wpłynie na ceny energii elektrycznej, która jest no, dosyć mocno zużywana przy pracy całej tam linii sortowniczej.
Myślę, że to ze związku takie najważniejsze informacje. Teraz troszeczkę wyprzedzając być może Państwa pytania, tak porządkowo chciałbym powiedzieć, że zbliżamy się do tej takiej prawdziwej wiosny, nie tylko kalendarzowej, czyli gmina organizuje różnego rodzaju przetargi na wybór dostawcy usług, między innymi pielęgnacja drzew, 66,5 tysiąca złotych, utrzymanie zieleni około 405 tysięcy złotych. Kończymy również przetarg na odbiór odpadów, a także dokonaliśmy wyboru wykonawców lub usługodawców na remonty cząstkowe dróg. Kwota jest taka jak w 2020 roku, 76 tysięcy złotych, ale to nie oznacza, że nie ma podwyżki. Z naszego zamówienia zostały wyłączone drogi powiatowe, tak? Czyli jednostkowo jak gdyby ta cena poszła do góry. Podobnie jest z dostawą materiałów drogowych. Tutaj również jest 80 tysięcy złotych jak w roku 2020, ale tutaj również mamy do czynienia jak gdyby ze wzrostem ceny, który został zrekompensowany wyłączeniem dróg powiatowych. Usługi transportowe i sprzętowe, kwota też jak w roku 2020, czyli około 105 tysięcy złotych. No i myślę, że na koniec jeszcze jedna informacja dotycząca zaplanowanych zadań inwestycyjnych, czyli mamy kosztorys na wymianę oświetlenia w szkołach i przedszkolach. Na chwilę obecną opiewa on na kwotę około 390 tysięcy złotych, co daje nam szansę na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i podobnie jak w pierwszym module, pierwszej tej części wymiany LED w szkołach, ubieganie się o dotację w wysokości 50% wartości tego zadania. Niestety mechanizm jest powiązany, te drugie 50% będziemy musieli zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, bo są to mechanizmy ze sobą nierozerwalnie połączone, czyli prawdopodobnie na kwietniowej sesji będziemy przedstawiali Państwu propozycję zaciągnięcia pożyczki. My w tym czasie zapytamy RIO o opinię, jak to widzą. Myślę, że to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania? Bardzo proszę pana Robert Cyc. Panie burmistrzu, kto wygrał przetarg na sprzątanie miasta? W chwili obecnej jeszcze trwa umowa na akcję zima i ten przetarg wygrał ZGM. A to też wiąże się z tym, że z sprzątaniem ulic, czy nie? Częściowo tak, ale to faktyczne takie sprzątanie po akcji zima jest zgodnie z umową zaplanowane do 15 kwietnia. Okay, dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Sprawozdania ustne Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Złocińcu z pracy w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącej komisji. Zacznijmy od komisji rewizyjnej. Pani Grzeszna Kozak, bardzo proszę. Komisja rewizyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 17 marca, podczas którego sprawdziła dokumentację dostarczoną przez szkoły podstawowe nr 1 i 3 w związku z przeprowadzaną kontrolą wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych OLE. Komisja zaplanowała posiedzenie wyjazdowe na dzień 14 kwietnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Wniosków i Petycji, przewodniczący pan Andrzej Jankowski. W okresie międzysesyjnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie prowadziła żadnych działań. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, pan Zbigniew Albiniak. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbyła jedno posiedzenie, które odbyło się w dniu dzisiejszym, w temacie analiza i opiniowania projektów uchwał. Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały na druku 358-A w sprawie wykonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021. Jak również zaopiniowała pozytywnie projekt na druku 359-A zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania budżetu na rok gminy Złocieniec na lata 2021-2030. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, pan Piotr Jurski. Komisja w okresie decyzyjnym nie obradowała. Dziękuję. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, pan Mateusz Waszczyk. Komisja Edukacji również nie obradowała w okresie decyzyjnym. Dziękuję. Komisja Wsi i Rolnictwa, pani Barbara Pawłowska. Komisja Wsi i Rolnictwa nie obradowała. Dziękuję. Komisja Organizacyjna również nie obradowała. To jest spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym, w związku z tym to jest bardzo wytłumaczalne. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Ocena merytoryczna i finansowa zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2020 oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2020. Proszę o zabranie głosu pełnomocnika do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie alkoholizmu i narkomanii w gminie Złocieniec, pana Józefa Szkartego. Mam mikrofon, dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Gminny program alkoholowy realizowany był w 5 obszarach. Pierwszy obszar to była zadania w zakresie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Drugi obszar to pomoc rodzinom, w których tego typu problemy alkoholowe występują. Trzeci obszar to działania informacyjne i profilaktyczne w zakresie. Czwarty obszar wspieranie organizacji fundacji, stowarzyszeń, które się zajmują tego typu problemami. I ostatni obszar to ekonomia społeczna, wspieranie instytucji, które w tym obszarze pracują i działają na rzecz integracji społecznej osób z problemami alkoholowymi. Integracji społecznej i integracji zawodowej. Oczywiście na wszystkie te obszary, na pracę w tych obszarach destrukcyjny wpływ wywarła pandemia, jaką od marca doświadczaliśmy i większość spotkań, jakie się odbywały, które normalnie toczyły się tête-à-tête, teraz musiały się odbywać online, przez telefon albo przez komunikatory społeczne. I tak było prawie przez cały rok, więc może nie będę tego szczegółowo omawiał. W każdym razie, kiedy to było możliwe, działania toczyły się w sposób w bliskości fizycznej. Natomiast w większości przypadków się tak nie dawało robić i działało się przez telefon albo przez komunikator. Jeśli chodzi o pierwszy obszar, to znaczy obszar tego wsparcia terapeutycznego i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, to ściśle współpracowaliśmy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Stanominie oraz z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinku, Poradnią Uzależnień w Drawsku-Pomorskim i szeroko informowaliśmy o możliwościach leczenia, terapii czy rehabilitacji naszych partnerów ze Stowarzyszeń Abstynenckich Nike i Carpetiem oraz miejsko-gminnego Stowarzyszenia Samafor. Członkowie Gminnej Komisji rozpatrzyli 30 wniosków, które do nas wpłynęły wobec osób nadużywających alkoholu i część z nich skierowaliśmy na badania do biegłych sądowych. Biegli wydali 8 opinii, w tym 7 rozpoznających zależność od alkoholu. Gminna Komisja skierowała 12 wniosków do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Nasi konsultanci w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz przeszkoleni członkowie Gminnej Komisji też udzielali wsparcia
osobom takiego wsparcia potrzebującym, które się do nas zgłaszały. Ze wsparcia członków innej komisji skorzystało 146 osób, a ze wsparcia konsultantów, tak jak mówiłem, od marca to już praktycznie wyłącznie w formie zdalnej 180 osób. Obszar drugi dotyczy wsparcia rodzin, w których tego typu problemy ze spożywaniem alkoholu się pojawiają. I tutaj bazowaliśmy już na dobrze rozwiniętej współpracy z Towarzyszeniem Nike i Carpe Diem, które same jakby organizują przy niewielkim wsparciu z naszej strony, ze strony gminy, tego rodzaju pomoc. Stowarzyszeniu Nike udostępniamy lokal i grupie Al-Anon podobnie. Grupa Al-Anon to są kobiety, które są członkiniami rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy, problem przemocy, i one prowadzą taką grupę wsparcia, której udostępniamy lokal. Pomagamy też poprzez wsparcie psychologa w trudniejszych sytuacjach. Członkom rodzin udzielamy też wsparcia w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. I tak nasi członkowie udzielili wsparcia 18 osobom, a konsultanci, psychoterapeuta uzależnień, psycholog, pedagog, pomogli 37 osobom. Dużo robią dla rodzin z problemem alkoholowym członkowie Stowarzyszenia Nike, które organizują wycieczki, zabawy. W ubiegłym roku, mimo pandemii, udało się zorganizować 5 tego typu spotkań, w których w ogóle wzięło udział 180 osób. I trzecie zadanie, trzeci obszar, to jest obszar profilaktyki. Prowadziliśmy jako część ogólnopolską kampanię przeciw pijanym kierowcom, którą tutaj prowadzimy od lat i jest ogólnie znana, natomiast ma duży wpływ promocyjny na świadomość tego typu problemów alkoholowych. Organizowaliśmy dla dzieci szkolnej warsztaty, ale z samej woli jakby pandemia nam przeszkodziła i niewiele z tego wyszło. Odbył się cykl warsztatów AT terapii dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych, a zadanie następne, jakie przygotowaliśmy w postaci cyklu warsztatów, już musiało się odbyć w formie online. No i nie było to, o co nam specjalnie chodziło. Mimo że zajmowaliśmy się podstawowym problemem, jaki dzieci w tym momencie spotykał, to znaczy radzenie sobie w trudnych sytuacjach w izolacji. Dystrybuowaliśmy zakupione materiały informacyjne, edukacyjne, ulotki, broszurki. Każdy, kto przyszedł do punktu konsultacyjno-informacyjnego, mógł je od nas dostać albo samemu sięgnąć i wybrać z półki to, co odpowiada. Przeprowadziliśmy też szkolenie odpowiedzialne na sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych dla osób podających lub sprzedających napoje alkoholowe. Czwarty punkt to jest wspieranie organizacji, instytucji, które działają na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. I tutaj szczodrze dotowaliśmy działalność Stowarzyszeń Carpe Diem i Nike. Carpe Diem od lutego do końca lipca prowadziła, korzystając z naszego dofinansowania, noclegownie na ulicy Kościelnej oraz udzielała wsparcia członkom rodzin osób, które tam się znajdowały. Udzielała wsparcia psychologów i psychoterapeutów. Wsparcie otrzymało też od nas stowarzyszenie, już wcześniej o tym mówiłem, Stowarzyszenie Semafor na działalność MCIS-u. I to jest ostatni obszar,
tego naszego wsparcia, w którym prawie 120 tysięcy MCIS otrzymał na aktywizację łącznie 21 osób, aktywizację i zawodową, i społeczną. Niestety przez szereg miesięcy, czyli styczeń, luty, czerwiec, lipiec, sierpień, zajęcia nie mogły być prowadzone, wszystkie kontakty w tym czasie odbywały się online jedynie, ale i tak udało się zorganizować 794 godziny przyuczenia zawodowego oraz 124 godziny zajęć z zakresu integracji społecznej. MCIS zorganizował dla swych członków wycieczkę do Torunia i Starego Drachnia oraz zapewnił uczestnikom 111 paczek żywnościowych i 24 paczki ze środkami czystości. Jeśli chodzi o aspekt finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 19 grudnia i późniejszymi zmianami w sumie przeznaczono na ten program 441 729,65 zł, z czego 73 560 zł przyznano dwóm stowarzyszeniom, klubom abstynenckim i Stowarzyszenie Carpe Diem przyznane 44 tysiące wykorzystało w 100%, natomiast Stowarzyszenie Mike wykorzystało z przyznanej kwoty jedynie 27 378,60 zł, co stanowi 92,6%. No tutaj te działania turystyczne, wycieczkowe i tak dalej ucierpiały z powodu pandemii oczywiście. Umowę z CIS-em napisano, z semaforem właściwie, na 120 tysięcy złotych, z czego udało się wykorzystać semaforowi 96,1%, czyli 115 316 tysięcy. Jeśli chodzi o działalność Gminnej Komisji, to na wynagrodzenia prowadzących szkolenia naszych konsultantów, psychologów, pedagoga i terapeutów uzależnień, na realizację umów z członkami Gminnej Komisji dyżurujących w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, członkami podkomisji do spraw rozmów motywujących, na wynagrodzenie sekretarza Gminnej Komisji, pełnomocnika burmistrza Złocieńca do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, na wynagrodzenie sprzątaczki, finansowanie działań profilaktycznych wydano 127 271,58 zł. Na pokrycie opłat sądowych 3396 zł. Na zakup sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów informacyjnych, sprzętu komputerowego 63 905 zł 55 groszy, czyli 99,9% dla nich. W sumie na realizację całego gminnego programu wydatkowano 391 770 zł 17 groszy, co stanowiło 95% i 0,6%. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana pełnomocnika? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec. W tym sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego oraz informacje z realizacji strategii rozwoju gminy Złocieniec. Bardzo proszę o zabranie głosu przez burmistrza Złocieńca. Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o wieloletni ten program inwestycyjny, to on nie jest zbyt bogaty, ponieważ my tak na siłę jak gdyby do WPF-u tych naszych zadań nie wpisujemy. Staramy się
szybko, skutecznie i dobrze, czyli w ciągu jednego roku te zadania zrealizować. Dlatego w WPF-ie no, nie znajdują się tutaj żadne poważne zadania z tego, co już komputer załączy program inwestycyjny. Bo z tego, co Państwo widzicie, tak, to tak na dobrą sprawę zadanie dotyczyło jednorocznego wydatku zagospodarowanie terenu szlaka Jakowy nad rzeką Drawą. Inne zadania ujęte w WPF-ie to przebudowa systemu grzewczego 6 świetlic wiejskich z terenu tej starej gminy Złocieniec oraz poprawa stanu technicznego kładki bezpieczeństwa, czyli most na rzece Drawy, wejście do parku Żubra. Znalazło się tutaj również zadanie związane z przebudową drogi gminnej Wrześnicy, no ale to jak gdyby też pokłosie umowy o dofinansowanie z wojewodą i chęć wykorzystania środków otrzymanych w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Część pierwsza, czyli otrzymaliśmy na to 700 tysięcy złotych. Zadania te zostały zrealizowane za wyjątkiem przebudowy systemu grzewczego w 6 świetlicach wiejskich. Kosobudy nam odpadły z uwagi na nałożenie się projektów, czyli mieliśmy do wyboru albo nie remontować świetlicy, a zmienić jej system grzewczy, albo wyremontować świetlicę bez zmiany systemu grzewczego. Wybraliśmy to drugie rozwiązanie i mam nadzieję, że mieszkańcy Kosowy są zadowoleni. Jeśli chodzi o pozostałe świetlice, to udało nam się zrealizować wymianę tylko i wyłącznie w Starym Worowie i w Lubieszewie. Na pozostałych świetlicach utknęliśmy w procedurze administracyjnej związanej lub z przekształceniem gruntów, lub z przekształceniem obiektu, dostosowaniem jego faktycznej użyteczności do tego, co jest zapisane w dokumentach. To tyle może, jeśli chodzi o te zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Jeśli chodzi o strategię, no ja tu cały czas mam niedosyt, że ta strategia już dawno powinna być zmieniona. Mam nadzieję, że Państwo się jak gdyby zapoznali z tymi najistotniejszymi elementami, które zostały wyszczególnione. Dodam z tych informacji takich właśnie proinwestycyjnych, tak, że w zakresie celu strategicznego numer 6, rozwój infrastruktury społecznej gminy, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, macie Państwo wskazane zadania, jakie były realizowane w ramach funduszy sołeckich w poszczególnych sołectwach. Dodatkowo należy podkreślić, że 2 sołectwa, czyli Kosobudy oraz Cieminko, otrzymały granty sołeckie ze środków pochodzących od marszałka województwa zachodniopomorskiego. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy robimy przerwę przed uchwałą? Nie. Dobrze. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2021. Czy jest pan Paweł Kajtania? Jest, bardzo proszę o dobrej głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Powyższa uchwała jest to wynika ze stawowego obowiązku, który wynika z uchwały ustawy o ochronie zwierząt. I co roku Rada Gminy przyjmuje program opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, mamy podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt SOS w Kępinie Białogardzkim. Jest to organ prowadzony przez gminę i przez miasto Białogard. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to mamy podpisane umowę z trzema podmiotami. Jest to gospodarstwo rolne pana Osaka w Bobrowie, pana Krzysztofiaka w Bobrowie i pana Serafina w Nowym Worowie. Całkowity koszt tego programu wynosi 56 tysięcy złotych, z czego 36 tysięcy jest to dotacja celowa dla miasta Białogard na realizację naszego zadania. Natomiast 12 tysięcy jest to sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, czyli leczenie i realizacja programu sterylizacji bezdomnych zwierząt. Natomiast 8 tysięcy jest to kwota przeznaczona na realizację tego zadania pod względem zakupu głównie karmy dla wolno żyjących kotów. Jeżeli chodzi o rok ubiegły, sytuacja przedstawia się następująco. W 2010 roku do schroniska przekazaliśmy do Białogardu jednego psa. 10 psów trafiło do adopcji do osób prywatnych oraz 3 koty. Wystawiliśmy skierowania do sterylizacji 63 kotów i 11 psów. Natomiast pomoc weterynaryjna była udzielona 23 razy. W 2020 roku w Białogardzie mieliśmy 3 psy, z czego jeden pies był od listopada 2019 do grudnia 2020. W grudniu 2020 roku został adoptowany. Drugi piesek był od 4 grudnia 2019 do 13 maja 2020. I ostatni był od 11 lutego 2020 do 15 czerwca 2020. Ten ostatni piesek był przekazany do schroniska po naszej interwencji, odebrany został właścicielowi decyzją administracyjną. Koszt zadania w zeszłym roku, jeżeli chodzi o schronisko w Białogardzie, wyniósł 8920 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 357? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała na druku 358a w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Szanowni Państwo, uchwała zwiększamy kwotę dochodów i wydatków o 319 186 zł. 50 groszy. Spowodowane jest to zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, otrzymanie rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 roku oraz ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. Jeżeli chodzi o wydatki, to w dziale wydatków zwiększamy kwotę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmniejszamy wydatki w oświacie. Ponadto przesuwamy środki na przygotowanie i opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie, wymianę nawierzchni na ulicy Połczyńskiej, zakup kardiomonitora, a także na wyłapywanie, dożywianie i ochronę bezdomnych zwierząt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 358a? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała na druku 359a zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2021-2030. Bardzo proszę panią Żadę Mirowską, skarbnika
Szanowni Państwo, w związku z tym, że w dniu dzisiejszym kończy się pierwszy kwartał tego roku, musimy podjąć uchwałę wieloletniej prognozy finansowej aktualizującą wartości wynikające ze zmian w budżecie. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku 359A? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad, komunikaty i oświadczenia. Na początek chciałbym przypomnieć Radę o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do końca kwietnia bieżącego roku. Druki oświadczeń są dostępne w Biurze Rady Miejskiej. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie porządkowym? Bardzo proszę, Pani Grażyna Kozak. Ja chciałam się zapytać, Panie Burmistrzu, czy coś się robi w kierunku, nie wiem, likwidacji wilków, czy ograniczenia ich działalności, no przecież jaką na moją dzielnicę, to tak, do mojej siostry zagryzły, godziły sarny, zagryzły sarny. Obok u sąsiada myśliwy widział ślady wilków. Za mojej córki ogrodzeniem to wataka wilków sobie przechodziła przez drogę. Ja nie wiem, ludzie się boją chodzić na spacery też, bo no, nigdzie mnie nie, ten, ja tak powiem, ale jak już chodzą, no można powiedzieć, do miasta, to coś by trzeba było z nimi zrobić. Ja wiem, że one są pod ochroną, ale nie, coś w tym kierunku trzeba zrobić. Dopiero jak zagryzą człowieka, to wtedy się dopiero będzie coś robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Albiniak, proszę. Panie Burmistrzu, mam prośbę, żeby do 15 kwietnia zniknęły zeschnięte gałęzie drzewa na skrzyżowaniu Wyzwolenia i Racławickiej, jak również usunąć zeszłoroczne liście. One są tam już zgrabione, weszło w workach foliowych od jesieni, praktycznie tak to drzewo śledzi. Mam nadzieję, że do 15 kwietnia zostaną zniknięte. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Roman Cyc. Panie Burmistrzu, ja proszę o odpowiedź na interpelację z zeszłego roku, z października. Dziękuję. Dziękuję. Pan Jan Macon, proszę. Panie Burmistrzu, chciałbym dopytać pana w imieniu mieszkańców bloku 7-9 przy ulicy Chrobrego, czy jest możliwe wykupienie mieszkania z zasobów gminnych po preferowanych cenach, na przykład z tytułu zamieszkania tam od ponad 60 lat, bądź jakichś innych. Mieszkaniec złożył stosowny wniosek w tej sprawie prawdopodobnie w 2017 roku i jak twierdzi do tej pory nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Jaka jest w ogóle polityka ratusza dotycząca możliwości właśnie wykupu mieszkań z zasobów gminnych? I druga rzecz. Place zabaw w okresie wiosennym podlegają albo będą podlegać okresowym przeglądom. Chciałbym zwrócić uwagę pana burmistrza na kiepski stan małej architektury urządzeń rekreacyjnych dla najmłodszych i ich opiekunów przy ulicy Głowackiego. Skąpość i stan techniczny miejsca no, nie zachęca do korzystania z oferty miasta. I już ostatnie. W związku z fatalnym stanem nawierzchni, no oczywiście po zimie, ulic, ale nie tylko, raczej dróg Piaskowej, Promiennej, Chrobrego, Witosa, na Zatorzu, ale i innych w mieście, ale i w centrum miasta przy ulicy Krętej, chluby naszemu miastu nie przynosi powszechnie używany rozległy parking o bardzo wątpliwej od dawna jakości nawierzchni bitumicznej. Czy przewiduje pan i kiedy naprawę lub wyłączenie z użytkowania tegoż placu z uwagi na duże ryzyko uszkodzenia pojazdów? Tam się nie da jeździć niektórymi pojazdami. A to jest centrum. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, mieszkańcy ulicy Krętej 24 zwracają się
z prośbą o zamontowanie, że tak powiem, z powrotem lampy oświetleniowej, która tam wisiała na jednym bloku, jednym domu była zamontowana, ona została zgłoszona, ponieważ tam się poluzowały śruby, została ściągnięta i od dłuższego czasu jej nie ma. Prosiliby, żeby ją z powrotem można było zamontować. I chciałbym, żeby pan burmistrz odniósł się do pisemka, który dostaliśmy jako radni od pana prezesa powiatu drawskiego względem pomieszczeń, które ma opuścić do końca marca, a ze względu na, że tak powiem, obostrzenia covidowe nie jest w stanie tego zbytnio zrobić. Czy dostanie jakieś tam inne pomieszczenia, bo sprzęt częściowo był zakupiony z pieniędzy gminy, tak? Czy będzie miał takie pomieszczenie, gdzie będzie mógł to schować, czy nie? Czy dostał pan burmistrz też takie pismo w ogóle od prezesa? Wokół, tak. Czy by mógł pan się odnieść do tego ustosunkować? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Ty może się ustosunkuję do oświadczenia pani Grażyny Kozak. Otóż wcale się nie dziwię, że zwierzyna wychodzi z lasu do i coraz więcej jest na rogatkach miasta, dlatego że lasy są wycinane w gminie Złocieniec na skalę do tej pory niespotykaną. Jak się jedzie do Stawna, to po prostu przerażenie ogarnia, jak wyglądają te tereny. A więc nie dziwmy się, że skoro zabieramy zwierzętom ich dom, to one wychodzą do miasta po prostu. I będę prosił pana burmistrza o to, żeby wystąpić do nadleśnictwa, żeby nam przedłożyć jakieś informacje, ile chcą tych lasów wyciąć, czy jeszcze chociaż jedno drzewo w gminie Złocieniec będzie nie wycięte. Bo to jest, uważam, że to jest skandal, co się dzieje. To jest gospodarka rabunkowa. Nie, no oczywiście, ale ja tutaj nie próbuję zmanipulować, tylko próbuję powiedzieć, co jest tego przyczyną. Zabiera się zwierzętom ich dom. To jest główna przyczyna. Natomiast jeżeli gmina jest w obszarze Natura 2000, jest w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego, gdzie na terenie miasta nie można wyciąć istniejącego drzewa, trzeba mieć zgodę wszystkich świętych, natomiast tam leśnictwo tnie drzewa w sposób skandaliczny. No tak oczywiście, tyle tylko, że proszę zwrócić uwagę, wybudowano przez środek lasu w kierunku do Stawna magistralę wręcz. Po co? To jest to droga, którą wywozi się mnóstwo drzewa. Ile trzeba drzew wyciąć, żeby budowa takiej drogi się opłaciła? Bardzo bym prosił, żeby nadleśnictwo do tego się ustosunkowało i przedłożyło nam projekt gospodarki, że to jest jeszcze gospodarka leśna. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o ustosunkowanie się do tych oświadczeń. Może ja zacznę. Jeżeli mieszkańcy ulicy Zwycięstwa, zdobywców wału pomorskiego pomogą nam ustalić sprawcę wysypywania odpadów zielonych, to my mieszkańcom pomożemy usunąć te odpady. To tak powinna brzmieć ta odpowiedź. Te odpady zielone absolutnie tam się nie powinny znaleźć i oczywiście jest podejrzenie co do tego, kto i w jaki sposób je tam dostarcza. Także naprawdę zachęcamy do współpracy w zakresie porządku, bo wydaje nam się to rozsądniejsze, jeżeli karać mamy sprawcę, niż później karać zbiorowo wszystkich. Jeśli chodzi o wykup lokali mieszkalnych, tak, od 2018 roku postanowiliśmy wstrzymać procedurę zakupu lokali mieszkalnych, ponieważ bardzo doskwiera nam sytuacja, z jaką mamy w tej chwili do czynienia,
Czyli program sprzedaży lokali mieszkalnych nie był żadnym programem. Był po prostu zjawiskiem niekontrolowanym. W efekcie mamy sytuację taką, że w wielu wspólnotach gmina utraciła jakiekolwiek sprawstwo. Ciężko jest w tej chwili namówić pozostałych mieszkańców na wykonanie jakichś zadań. W wielu przypadkach mamy do czynienia, nazwałbym to nawet z taką polityką wykorzystywania starszych osób, które tak jak w zacytowanym przykładzie mieszkają w lokalu od 50 lub 60 lat. Przysługuje im maksymalna, nawet 99% bonifikata na zakup lokalu, a później okazuje się, że trzeba wyremontować dach i tejże biednej babci mieszkającej tam od 60 lat oczywiście na to nie stać. O tym wnukowie lub dzieci zapomniały babci powiedzieć, że jak nabędzie mieszkanie za przysłowiową złotówkę, to później zapłaci kilkadziesiąt tysięcy za udział w wymianie dachu. No to ja mam wtedy związane ręce, bo moje pozostałe na przykład 40% nie może wyremontować w całości danego dachu. Nie chcę tu się odnosić indywidualnie do ulicy Chrobrego 79, bo nie znam na pamięć wszystkich relacji wartościowych, aczkolwiek sytuacja finansowa gminy jest na tyle stabilna w tej chwili, że nie potrzebujemy wyzbywania się majątku i kolejnych właśnie tego typu kłopotów. Jeśli pan radny mógłby mi podpowiedzieć, to chyba Chrobrego 79 jest po termomodernizacji. No i właśnie między innymi to jest taki efekt, że gmina miała tam na tyle silny głos w zajęciu stanowiska, że skutecznie doprowadziła do tej termomodernizacji. Całą masę innych wspólnot znam takich, że toczą się spory dotyczące inwestycji, a kluczową dla mnie taką koronnym przykładem współpracy jest ulica Mickiewicza 3, gdzie jak dobrze pamiętam po 21 latach na skutek interwencji sądu w końcu doszło do wymiany dachu. Gmina posiada tam jeden lokal, ale niestety no, była uwikłana w cały konflikt wspólnotowy. Także przyjęcie na poprzedniej sesji nowego programu gospodarowania zasobem komunalnym ma na celu uporządkowanie tych wszystkich elementów. W tym programie są podstawowe założenia. My konsekwentnie chcemy sprzedawać te lokale mieszkalne, w których mamy ostatni lokal, bo tam nasze sprawstwo jest ograniczone do minimum. Jeżeli w ciągu roku nie udało nam się tych lokali sprzedać, chcielibyśmy stworzyć program zamiany mieszkań. Być może w innych wspólnotach właściciel chętnie zamieni się, a my odzyskamy po prostu większy udział w innej wspólnocie, oddając ten lokal ostatni we wspólnocie, który posiadamy. Place zabaw oczywiście będziemy je w tej chwili inwentaryzować i dokonywać jakichś napraw, aczkolwiek sami Państwo doskonale wiecie, pamiętacie, że budowa nowych placów zabaw, czy ich modernizacja, to w tej chwili są ogromne wydatki, czyli szacunkowo plac zabaw w budowie przekroczył 100 tysięcy złotych i chcielibyśmy faktycznie, żeby jak gdyby każda taka złocieniecka dzielnica miała ten swój dedykowany plac zabaw, budowo, centralny plac zabaw na osiedlu Czaplineckim, jezioro Maleszewo. Potwierdzam, brakuje nam placu zabaw zarówno na Zatorzu, jak i na ulicy Brzozowej i w tym kierunku będziemy podejmowali jakieś starania, żeby odpowiedni teren najpierw tam przygotować, a następnie raczej inwestować w nowy plac zabaw, niż modernizować to, co posiadamy. Jeśli chodzi o remonty i ulicę Krętą, no to tak jak wspominałem, luty, marzec to są te okresy, kiedy prowadzimy postępowania, one się zakończyły, po świętach Wielkiej Nocy jesteśmy umówieni z wybranymi wykonawcami na inwentaryzację, ustalenie harmonogramu wykonania napraw, także mam nadzieję, że do majówki uwiniemy się z
tymi remontami. No, jeśli chodzi o ulicę Krętą, to niestety, ale w pierwszej kolejności musielibyśmy opracować tam dokumentację techniczną i to się ciągle... Chodzi o parki? Tak. Tak. Tak, 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 tak. Między Sikorskiego a Krętą, tak. No wiemy o co chodzi. Tak, jest na tyle blisko urzędu, że wiemy jaki jego jest stan techniczny. Łatanie oczywiście nie przynosi żadnych pożądanych efektów, aczkolwiek mówię, no zaplanowanie tego i zrobienie porządnie wymaga wspólnych starań, nie tylko samej inwencji pana burmistrza. Kręta 24 oczywiście sprawdzimy, co z tą lampą oświetleniową. Jeżeli została usunięta, to mamy nadzieję, że z energią dogadamy się, żeby została przywrócona. To ja z tej technicznej strony swojej wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze. Ja bym nie strzelał, bardziej myślę. A ja bym się strzelał, jakbym miał, a to chyba moje dzieci na naprawdę strzelały. Nie patrzyłam, że są pod ochroną. No, tutaj tak naprawdę mamy dwojaki problem z wilkami, bo mamy zarówno osoby, które uważają, że zabieramy, tak jak pan przewodniczący powiedział, zabieramy przestrzeń przyrodzie, a później mamy pretensje, że wchodzą w naszą przestrzeń, tak jakby miało miejsce to w budowie. Nie wiem, czy pan radny też tak widać, że przyznaje rację. Mieszkańców bawiło to, że wyrzucali jedzenie przez okno. Przyzwyczaili dziki do tego, że czuły się tam już w miarę dobrze i bezpiecznie, a po pewnym czasie okazało się, że wszyscy się boją wyjść wieczorem z domu, bo zaczął się problem. No i na całe szczęście myśliwi akurat znaleźli taki sposób, że udało im się żywe dziki wywieźć do lasu i jakby uwolnić mieszkańców problemu. Także no z jednej strony cieszymy się, albo cieszyliśmy się, że populacja wilków się powiększa, tak jak kiedyś populacja bobrów była zagrożona, teraz się powiększyła, a w chwili obecnej mamy problem i na całe szczęście nie jest to problem burmistrza ani gminy na razie, że są to nasze kompetencje, żeby rozstrzygać, czy jest to problem, a na pewno nie dzięki nam został on. Stał się problemem. Także proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja powiedzmy będę stał z bronią wilków albo mieszkańców. Na razie póki co myślę, że zagrożenie jest dla zwierząt domowych, które są na przykład bez opieki ludzkiej albo no, w gospodarstwach jakby tej przestrzeni, która nie jest odpowiednio zabezpieczona. No, nasilają się te ataki, no, ale póki co ludziom nie zagrażają, być może jak zaczną zagrażać, to zmieni się też opcja taka. Ale to tu myślę, że nie mamy co weryfikować tej rzeczywistości, podejmować jakieś decyzje, bo też czytając na ten temat, myślę, że wilki nie są niebezpieczne, póki w lasach jest dużo zwierzyny albo zwierzęta gospodarskie nie są należycie zabezpieczone. A już póki co się ludzi nie atakuje. Takie na ten temat moje zdanie. Zobaczymy, co jest. Mamy też kontakt i z kołami łowieckimi. I też ja też sam widziałem też wilki, które biegają po naszym terenie. No ale to jest to przyroda. Być może warto się w jakiś sposób też przyzwyczaić do tego i zrozumieć, że jesteśmy częścią przyrody, a nie kreatorami całego świata, który podporządkujemy, no, tak jak chcemy my. I mamy tutaj następny element dotyczący wopru. Myślę, że męczymy ten temat dosyć długo, ale już dawno decyzja, myślę, że została przedstawiona państwu jako radnym, w jakim kierunku to idziemy. Miałem okazję rozmawiać z panem prezesem.
wytłumaczyłem, na czym to wszystko polega i jakie pomieszczenia zostaną, wrócą do gminy, a jakie zostaną jakie zostaną po stronie WOP-u. Także też mówiłem na wcześniejszej sesji, że tak jak zawsze WOP miał pomieszczenie biurowe, tam od wejścia po drugiej stronie, tak też zostanie. Natomiast tam, gdzie zaczął prowadzić działalność wypoczynkową, czyli sprzedawać miejsca, to myślę, że lepiej, żeby te pieniądze wpływały do gminy i gmina dysponowała dodatkowymi miejscami noclegowymi, żebyśmy my mieli większy wpływ na to, co jest tam w tych pomieszczeniach robione. Dlatego one przechodzą w nasze zasoby. Z tyłu również miejsce po dzierżawcy stolarni i jeszcze jednego z hangarów z garażem. Też dzierżawca dostał wypowiedzenie, więc te pomieszczenia trafią do naszych zasobów i też dysponujemy. Jedno z tych pomieszczeń będzie do dyspozycji WOP-u. No, tak myślę, że jeszcze jedno spotkanie z WOP-em nas czeka po to, żeby ustalić możliwości, warunki sprzętu albo tego, w jaki sposób przekazać te pomieszczenia, żeby nie stanowiło to dalszych komplikacji i dalszych dyskusji. Myślę, że powinniśmy to zakończyć, bo miejmy świadomość, że od wielu lat WOP wszystkie pomieszczenia, które użytkował nieodpłatnie. I to tak naprawdę również powinien wziąć pod uwagę to, że gmina zawsze była partnerem, jak coś trzeba było zrobić, to wykonywała. Jeśli WOP zarabiał w jakiejś tam różnej formie, no to też powinien inwestować w swoje siedziby. To zrobił, jesteśmy wdzięczni, natomiast nie lubię też rozmawiać w momencie, kiedy mamy kontakt i staramy się rozmawiać o rzeczach, które są związane z umowami, też również poprzez żalenie się wszystkim wokoło, że dzieje się krzywda. To myślę, że jeśli chcemy rozmawiać poważnie, to powinniśmy to zrobić raz, a skutecznie, a nie rozmawiać poprzez ewentualne osoby, które pośredniczą i które tak naprawdę znają tylko jedną wersję tej dyskusji. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zapoznać się ze szczegółami, myślę, że czujecie również to, że chętnie udostępnimy Wam te informacje, chętnie włączymy Was w te działania, które mają miejsce. Nie ma tutaj dla nas żadnych tajemnic, ale wręcz przeciwnie, poprzez to, że do tej pory nie było to do końca uzgodnione, to wynikają z tego problemy, które tak naprawdę odłamki gdzieś tam za jakiś czas wyskakują. No i został nam jeszcze temat dotyczący odpowiedź dla pana radnego Cyca z października. Nie wiem, czego dotyczyło, ale zaraz sprawdzimy i spróbujemy to odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Bardzo proszę, pan Roman Cyc. Z października, panie burmistrzu, było 5 interpelacji, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Zamknięcie sesji. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję radnym, burmistrzom, wszystkim uczestnikom dzisiejszej sesji. Zamykam 35. sesję Rady Miejskiej w Wojewódzce. A burmistrzowi i pracownicy Urzędu Miejskiego chcieliby Państwu życzyć spokojnych i wartościowych świąt pod każdym pozorem, z dala od chorób i brak tego cywilizowanego świata. Thank you.